Yo, z tej strony Brygie, witam w grze Gothic. W tej historii musi być... Na końcu ostatniego odcinka nie udało mi się włamać do skrzyni Kowala, gdzie jest dużo fajnych przedmiotów, mianowicie, z tego co pamiętam, dwa miecze niewykończone i... 20 stali? 20 lub 10, ale chyba 20. Ale okej, mniejsza. Żeby się do niego dostać, potrzebujemy wytrychów. Wytrychy można kupić u tutejszego handlarza imieniem Fisk. Ale najpierw musimy mieć coś na wymianę oczywiście, albo na wymianę, albo za coś, za co sprzedamy na bryłki rudy. To jest handel wymienny, to jest bardzo fajna rzecz. Trochę rudy mogę, znaczy trochę mogę znaleźć dwa przedmioty, mianowicie kubek i talerz jest u Diego. Nie jest to może jakaś super waluta, coś mocna karta przetargowa, że tak to nazwę, ale jednak to jest chyba po dwa bryłki rudy na każdy item, bo jeden kosztuje 4 i drugi 4, zaraz. Tak, dobrze mówię, 4, ale po 2 u Kowala, bo tylko, znaczy u handlarza, bo tylko połowę dostajemy wartości 4 i 4, tak, czyli po 2. Mamy też mięso, które kosztuje 5? 5, chyba 5, czyli będzie chyba po 3 albo po 2, ale po 3 raczej, tak, bo zaokrągla nam na szczęście gra w górę wyjątkowo. I będziemy sprzedawać po 3 mięso, czyli zaraz będziemy mieli trochę hajsu na więcej wytrychów. Wytrych jeden kosztuje 10, czyli no tam kilka kupimy. Już będą się włamać do skrzyni. Po drodze zrobimy quest dla świstaka. Świstak jest jeden z cieni. Cienie to jest najniższy klasą, rangą... jak to... Człowiek Gomeza, czyli tam... Przynależność do starego obozu jest już taki strażnik wyżej niż kopacz, bo kopacze to kopacze, ale już jakiś taki członek, ale najniższy rangą. I oni są wpływowymi ludźmi w zewnętrznym kręgu, w którym się teraz znajdujemy. Wewnętrznym to już jest, wiecie, zamek. I zdobyć poparcie musimy od kilku tych cieni. Liczą się tylko ci cienie, którzy mają imiona, tak jak Świstak, Zły, Skati właśnie, Rączka, Diego... Diego... i chyba wszystkich wymieniłem, pięciu ich jest? Nie, jest jeszcze Dexter. I to wszystko, tak. A jak sobie coś przypomnę jeszcze, to wam powiem. Wykonujemy questy dla każdego obozu, a dopiero potem dołączę do bagiennego. Chciałbym zostać jednym z was. Chcę zostać członkiem obozu. Szukasz ludzi, którzy cię poprą, co? Jeśli chcesz, żebym zarekomendował cię u Diego, musisz coś dla mnie zrobić. Co mianowicie? Co mam dla ciebie zrobić? Chcę jedną z broni, którą ma na składzie Fisk. To jeden z handlarzy na targowisku. Ale on nie chce mi jej sprzedać. To pewien szczególnie pięknie zdobiony miecz. Dam ci 100 bryłek rudy, za które kupisz dla mnie ten miecz. Tylko nie mów mu, że ja cię przysłałem. Okej. Dawaj 100 bryłek i wszystkim się zajmę. Dobrze. Daj mi 100 bryłek, a ja się wszystkim zajmę. Masz. Tylko nie marudź za długo. Moglibyśmy zakosić za 100 bryłek i się już nie pojawiać w tym miejscu. Da się tak zrobić, to żaden problem, ale jednak exp. I Fisk zażąda jednak za miecz 110 bryłek rudy. Jeśli nie mamy hajsu, to możemy wrócić do Świstaka i poprosić o 10 bryłek więcej. Ale załatwimy to, żeby nie latać cały czas, to załatwimy to. Po prostu wyłożę ze swojej kieszeni 10 bryłek. To nie jest jakiś nie jest jakaś wielka suma. Jestem Fisk. Od razu wiedziałem, że... Handluję najróżniejszym towarem. Ale nie chciałbym być... Gdybyś kiedyś czegoś potrzebował, zgłoś się do mnie. To się chyba nigdy nie... Okej. Najpierw pokaż mi swoje towary. Pokaż mi swoje towary. Sprzedamy... sprzedamy 4 kubki. Sprzedamy talerz i teraz tak, sprzedamy całe mięso, które mamy, bo to będzie na dużo kasy. Po 3? Po 3, dobrze mówiłem. I możemy sprzedać tak, mogę sprzedać mu... Stary miecz nie, stary miecz ja zaraz założę, zapomniałem wcześniej, ale sprzedamy pałki. Jeden kilof zostawię? Nie, tu się nie wydobywa nic, to sprzedam też kilof. W dwójce się wydobywa złoto na przykład, z nocą kruka, więc lepiej zostawić cykli. W tej części nie jest to konieczne. Dobrze. 68 bryłek rudy. Muszę mieć 8 zostawić sobie, czyli... Zróbmy tak. Jeszcze dołóż 8. Zawsze to samo. Nie, coś źle myślę i to bardzo źle myślę. Nie, dobrze myślę. Dobrze myślę? Nie myślę dobrze, poczekajcie. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. Problem. Dobrze, myślę. Mam 110 brek, mam 110. Poproszę o miecz. Chciałbym kupić miecz, ale nie taki zwykły. Chciałbym coś bogato zdobionego. Mam tu coś w sam raz dla ciebie. Cień, który miał to odebrać, więcej się tu nie pokaże. Kosztuje jedyne 110 bryłek rudy. Zainteresowany? Spoko. Dobrze, wezmę go.
Trafiła ci się nie lada okazja. Można tak powiedzieć. Chyba 100 doświadczenia za quest dostaniemy. Bo 100 doświadczenia jest takim minimum za questy. A ten był wyjątkowo prosty. Mogę, proszę do ciebie, mam miecz. Mam dla ciebie doświadczenia. Miecz. To nie było zbyt trudne. Tak czy inaczej, wyświadczyłeś mi przysługę. Teraz ja wyświadczę przysługę tobie. Jeśli Diego zapyta o ciebie, opowiem się za tobą. Póki co, trzymaj się. I teraz nie chcę was skłamać, ale jest prawdopodobieństwo, że jakbyśmy wzięli 10 burek więcej od niego, to byśmy dostali trochę mniej doświadczenia. Ale tutaj, muszę wam się przyznać, że nie wiem dokładnie, jeśli ktoś ma taką informację potwierdzoną, to w komentarzach podzielcie się z innymi graczami w Gothica, albo tymi, którzy chcą rozpocząć przygodę, żeby mieli pewność. Okej, dobrze. Mamy kilka tych wytrychów. Zapiszę grę. I weźmy, włamy się najpierw tutaj, do Diego. Diego nic sobie z tego nie zrobi, on ma kilka bryłek rudy tutaj, w tej skrzyni, kilka fajnych rzeczy na sprzedaż. Prawo nie. Znaczy lewo nie. Prawo, lewo. No. Nie powiecie, że... O, zrzucą nam się wytrychy. Ole, bryłek rudy masz, chłopie. Niestety minusem tej części gry jest, że nie można brać wszystkiego naraz. Jak w późniejszych rozdziałach, rozgrywce będziecie mieli na przykład po 200 bryłek rudy do wyjęcia z przeciwnika, czy nawet 1000, to robi się naprawdę długie, bo te bryłki maksymalnie lecą tam chyba, kurczę, po 10 na raz, jak się dłużej przytrzyma kontrol, dłużej się zbiera i to naprawdę trochę trwa potem, czy może po 100 na raz najwięcej. Dobrze, teraz otworzymy kufer kowala, jak już mówiłem, tam jest 10 lub 20 stali i 2 niewykończone miecze. Niewykończony miecz kosztuje 100, ale my go sprzedamy oczywiście za 50. Ze stali możemy natomiast zrobić kolejnych 10 lub 20, zależy ile tej stali jest, tych mieczy. Więc możemy mieć albo 22, albo 12 mieczy po 50. Czyli albo 500... albo 600 złota, albo 1200, rudy. Prawo, lewo. 20, czyli 22. Okej, ja zaraz wykuję tamte miecze. Tylko najpierw nie denerwuj się, chłopie, chcę tylko się zrzemnąć. Kimniamy się do północy, bo jak widzicie, oni teraz upracują. A północy już im się nie chce. Będziemy mieli wolną rękę. Mądra decyzja. Najpierw trzeba stal podgrzać, potem ją trzeba przekuć, potem ją trzeba schłodzić w... Co ty wyprawiasz? Jak cię dorwę, będziesz martwy! A na koniec naostrzyć. Wystarczy, że uruchomi się animacja, czyli klikamy Ctrl do przodu i już jest nagrzana jedna z 20 stali. A, przyjacie, musimy całkowicie wyjść z animacji, teraz jest jedna. Druga. Trzecia. Jest to dość długie i monotonne, ale naprawdę opłacalne. Pod każdym względem. I w sumie jest to bardzo fajne, bo jest to dość realistyczne odwzorowanie prawdziwej pracy kowala, prawda? Jest to mocno przyspieszone, bo stal się tak szybko nie nagrzewa i na pewno nie bierze się prętu stalowego do ręki, który przecież przewodzi ciepło i byśmy mieli rękę już poparzoną. Ale jest to fajne. W nowszych grach często wykuwanie miecza wygląda kliknąć na przycisk 1 i już mamy wykuty miecz. Tutaj przynajmniej twórcy zadbali o to, żeby to wyglądało i cieszyło oko. Oczywiście jak na te czasy grafika już lekko się zestarzała, ale ja nadal się jaram. Ile jeszcze tego mamy? Jeszcze 3 do podgrzania. Okej, teraz kucie mieczy.
ponownie. Animacja, jedno uderzenie, już miecz jest wykuty. Znaczy, ostrze jest wykute. Jeszcze gorące ostrze oczywiście. Będzie potem trzeba schartować, a powiedziałem schłodzić, a to jest nieprawda. Hartowanie stali. Czyli wsadzenie gorącej do zimnej wody. One potem jest bardziej wytrzymałe, elastyczne, nie kruche. Kiedyś czytałem książkę spadkobierca Templariusza, spadkobierca Krzyżowca, coś takiego, nie pamiętam dokładnie jak się nazywa. Siergiej Sadoun chyba, jakiś Rusek napisał, czy, albo nie wiem. Ale chyba Rusek. I przeczytałem, był taki jeden rodzaj miecza, przepraszam, nie pamiętam nazwy dokładnie, ale jest chyba taki miecz normalnie w realu. I w książce było napisane, że ten miecz jest naprawdę po mistrzowsku wykuty, jeśli ostrze jest tak elastyczne, że gdy przytniemy czubek do ściany i naciśniemy, to rękojeścią dotkniemy ostrza. Ono się wygnie tak mocno, że będziemy w stanie właśnie rękojeścią dotknąć ostrza. Taki będzie łuk. Potem się poznaje dobrze wykuty ten rodzaj miecza. Ogólnie książkę polecam. Przeczytam na razie tylko jedną część, bo tylko jedną część w bibliotece znalazłem. I nie znam fabuły dobrze, mianowicie jest to o jakimś chłopaku, co znalazł gdzieś kiedyś klucz na ulicy i wszedł niechcący w jakim... Uciekał przed kimś, nie pamiętam przed kim. Przeszedł przez drzwi, tym kluczem otworzył drzwi i przeszedł do innego świata. Tak, i tam jest wybrańcem. Dwa duchy go tam szkolą. Ogólnie to teraz brzmi głupio, ale naprawdę książka jest ciekawa. Dla fanów takich gier właśnie jak Gothic czy Elder Scrollsy, ogólnie świat fantazy, miecze, magia to jest coś dobrego. Muszę znaleźć drugą część. Niestety w pobliskiej bibliotece właśnie była tylko jedna. Dobra, mamy już teraz, tylko trzeba naostrzyć. Ponownie. Idzie 10 iskier i już jest naostrzony miecz. Wybaczcie, że ten moment tego let's playa jest tak mało atrakcyjny dla oka. Ale no wiecie, tak jest, tak się robi klimat w grach i tak to właśnie, tak powinny gry wyglądać. Okej, mamy już 20 niewykończonych mieczy tak zwanych. Nie wiem czemu one się nazywają niewykończone. No ale tak już jest, 20 ich mamy. Każdy może mi je sprzedać po 50. 20 na 20, nie są to doskonałe miecze, ale one mi służą tylko one na sprzedaż. Teraz wejdźmy do kogoś do chaty i się kimnijmy. Oni się oczywiście prują. Hey, spadaj stąd. Ale najpierw powiedzą spadaj stąd, hey, ty. Potem powtórzą, a dopiero za trzecim razem wezwą straż, która nam skopie dupę. A jak skopie nam dupę, to zabiorą nam rudy, a tego nie chcemy. Ogólnie chatę możemy wziąć, pogadać z jednym typem, jedna chata jest tutaj wolna, ale nie zależy mi na niej i tak będę na bagiennym, na bagnach, w obozie na bagnach, a spać i tak zawsze śpię w chacie najbliżej, wchodzę po prostu i kimam się tutaj, wiecie, nikt nam nic nie zrobi. Okej, teraz do Fiska z powrotem i sprzedamy te niewykończone miecze i będziemy mogli nauczyć się w końcu walki jednoręcznej, jednoręczną bronią lepiej. I pójdę potem expić. Trzeba expić dużo, wykonamy przy okazji jeden quest, znajdziemy Neka, potem wykonamy jeszcze jeden quest, pójdziemy na obóz na bagna wraz z Balem Baltandir. Tutaj stoi jeden z Balu. Ona zaprowadzi i będziemy z nim w grupie. On jest naprawdę silnym NPC-tem i wybije wszystko po drodze. A wszystko co wybije, to exp idzie dla nas. To jest świetny sposób, żeby zexpić. Całą drogę na bagna nam pokaże i jeszcze wbijemy level. Pokaż mi swoje towary. Okej, okay. Masz 300 drzwi, wróki rudy. Zawsze to samo. Sprzedamy jak najwięcej mieczy, ale oczywiście nie więcej niż on ma. 300. Co to jeszcze? Weźmiemy jeszcze wszystkie wytrychy, bo wytrychów nigdy za dużo. Nie, mięsa nie chcemy. Okej. Weźmiemy jeszcze jakiś miecz od niego. Najlepszy miecz jaki on ma nazywa się Ząb Kopacza. No nie brzmi to zabójczo, ale jest całkiem niezły. Niestety ma krótki zasięg, więc nie wiem czy będę go kupował. Jest to bardzo krótki miecz, właściwie bardziej podchodzi pod sztylet moim zdaniem. To się chyba nigdy nie sk-
Tak, ząb kopacz, a potem jest cierń topielca? Kłujący cierń, a, jest język topielca, jest tak, coś takiego. Widzicie, 10 na 20, już mogliśmy go założyć, ale jest krótki. Jest to 60 bryłek rudy, to jednak nie jest jakaś super cena. Musisz uważać na to. Weźmy jeden miecz i dajmy mu coś innego zamian. Mamy coś... Dzban. Broń, na pewno coś mogę ci jeszcze sprzedać. Może ty masz jakiś łuk? Nie, ty łuków nie masz. Łuk ma... Jak on się nazywa? A, kawalorn, tak, on w dwójce też jest. Mięso może smażone zostawię, wodę ci sprzedam. Dobra, inaczej. Niech będzie, że stracę kilka bryłek. Nie jest to wielka strata, a już mamy, posłuchajcie, ponad 500 bryłek rudy. Co? Czemu to 422? Czy źle liczę? A tak, 350 zrobiliśmy, mieliśmy 120, dobrze. I jeszcze kilka straciliśmy. A więc teraz do Skatiego i nauczymy się walki bronią na wojownika. Walka bronią na wojowniku już jest bardzo przyjemna, to jest... tak powiem wam tak, chyba najwięcej tak walczyłem i chyba najbardziej ogarniam. Na mistrzu też w sumie, bo w ogóle jedną ręczną bronią najczęściej walczę w Gothiku, jedynką i dwójką. Jedynce i dwójce. Albo nie, posłuchajcie. Zróbmy tak, to będzie was wybór, bo... Możemy zostać w Gothiku albo wojownikiem, albo magiem. I napiszcie mi w komentarzu, napiszcie proszę was bardzo, czy chcecie, żebym pod tym odcinkiem, chcecie, żebym został magiem, czy wojownikiem. Bo jak będę miał zostać wojownikiem, to pójdę rzeczywiście na obóz na bagna, ale jeśli magiem, to będę musiał zostać tu w starym obozie. Najlepiej, żebyście mi napisali jak najszybciej, bo potem jak będę wykonywać questy, to będę musiał zrobić albo quest dla starego obozu, albo dla nowego obozu. Więc wasza, im szybciej wasza decyzja nadejdzie, tym ja będę lepiej przygotowany na to. Jak zrobię maga, to będę mniej się szkolił teraz w siłę, więc jak najszybciej mi powiedzcie. Musisz uważać na to, co mówisz przy obu. Mag czy wojownik? Zajmujemy się szkoleniem, tak. Zajmujesz tak. Jednoręczna. Chciałbym nauczyć się walki jednoręcznym orężem. Mądra decyzja. Jednak, zanim poznasz bardziej zaawansowane techniki, powinieneś nauczyć się prawidłowo trzymać oręż w ręku. Początkujący często łapią zwykły miecz obydwoma rękami. Radziłbym ci się do tego nie przyzwyczajać. To fatalny nawyk. Trzymaj broń jedną ręką, ostrzem do góry i zacznij nią machać. Musisz się nauczyć, jak zgrać twoje ruchy z bezwładnością oręża. Dzięki temu twoje ataki będą szybsze i bardziej zaskakujące. Zapamiętaj sobie dobrze, co ci powiedziałem, a twój styl walki stanie się o wiele bardziej elegancki i skuteczny. Na elegancji mi zależy. A, i jeszcze coś. Niektóre ciosy powodują większe obrażenia niż zwykle. Oczywiście, jako początkujący masz raczej niewielkie szanse na zadanie krytycznego uderzenia. Ale to się zmieni w miarę czynienia przez ciebie postępu. No, to proste. Okej. Nasza walka bronią białą wygląda teraz tak. Chowaj broń. Jest to dużo bardziej dynamiczne, szybkie. Ogólnie fajniejsze. Dobrze, teraz zardzewiały miecz, stary miecz. Załóżmy trochę więcej ataku, o dwa, ale zawsze. Idziemy exbić, idziemy wybijać kretoszczury, ścierwojady i krwiopice wokół obozu. One nie są silnymi przeciwnikami, z tym poziomem walki już poradzę sobie ze wszystkimi bez większych problemów. Oczywiście mogę zginąć, jak będzie trzech przeciwników na przykład, ale postaram się tego nie robić. W ogóle zapiszę grę, bo dawno tego nie robiłem. Gothic ma tendencję do wysypywania się na tych nowszych systemach. Na szczęście często tego nie robi. Jak grałem samemu, to w ogóle mi to nie przeszkadzało, ale teraz jak nagrywam, wolałbym tego uniknąć. Dobra, tutaj będziemy mieli 3 krotoszczury i jednego ścierwojada. Ścierwojad jest w pojedynkę, więc nie ma żadnych szans, ale 3 krotoszczury już są wyzwaniem. Okej, nie poszło tak fajnie, jak myślałem. Dawno nie grałem na kreaturze w Gothica, powiem wam. Zacząłem grać na myszce i cały czas mówiłem, że na kreaturze jest lepiej, a w końcu się do tej myszki przyzwyczaiłem. Ale dobra. Ale wy łupiecie, panowie. Okej, zapisik.
Nie chcę ginąć, bo to byłoby słabe. Szczególnie jak to są tylko dwa kretoszczury. Mogę kupić spodnie kopacza. Ale chyba kupię sobie przepaskę w obozie na bagnach. Dobra, ma straszliwie krótki zasięg. Patrzę, dobra. Teraz jesteś martwy. Albo ja. Okej, okay. Było blisko. Granie magią ogólnie w tej części Gothica jest dość niefajne, ponieważ późniejsze czary mają często taki dłuższy czas kastowania zaklęcia, czyli wiecie, on tam robi jakieś ruchy dzikie, nasz bohater bezimienny, czy to kula ognia większa, czy deszcz ognia, czy fala śmierci Uriziela na koniec gry. Ale jeśli chcecie, to zagram magiem, no. Wydaje mi się też, że magami rzadko ludzie grają w jedynce i to byłoby kolejna taka odmiana, ale w sumie granie na bagiennym obozie też było czymś innym co niż inni youtuberzy, ale naprawdę, mi to bez różnicy, to wasza decyzja. W tym momencie wy decydujecie. Trochę się plątam w słowach. Okej, przed nami będzie dość duża ilość ścierwojadów. Jak widzę, tutaj będzie kiepsko, póki nie znajdę jakiegoś dłuższego miecza, albo przynajmniej nie przyzwyczaję się do walki tym. Oczywiście ten jeden ścierwojad nie jest większą grupą, większa grupa jest tam przed nami. Jeszcze ich nie widzimy, bo przeciwnicy renderują się dopiero z bliższego dystansu. Stoję przed nim, macham i nie trafię. Na szczęście późniejsze długie miecze jednoręcze są naprawdę dłuższe i walka nim jest bardzo przyjemna. Okej. Okay. Więcej kretoszczurów. Ale to nadal nie te, do których zmierzam. Potem będzie jaskinia z trzema kretoszczurami, gdzie będą zwłoki strażnika, Neka, i wykonamy kolejny quest dla starego wozu. Cholera, jeden cios i ginę. Co tutaj robisz? Schowaj broń! No, schowaj! Pośledzony? Mówię serio! Schowaj! Ej, no nie mam broni, co za bóg. I zabije mi kartoszczura pewnie. Co jest? Będzie do mnie walił z kuszy. A nie, już myślałem, że do mnie będzie walił. Dobra, to było dziwne. No niestety, gra nie jest pozbawiona błędów. Pierwsze, nie wiem co ty ziomuś tutaj robiłeś. On powinien stać zawsze i wyłącznie przy tamtej bramie. Tamta brama jest granicą, która nas oddziela od terytorium orków, tak. Udało nam się zamknąć w kolonii orków. I to nie mała ilość, a nawet całe miasto. Ale to w późniejszych etapach gry. Dobrze, tutaj będzie dość dużo ścierwojadów. Jak one rzucą się na mnie we trzech, nie będzie łatwiej powiedzieć, to będziemy mieć pierś, ale jak we czterech, to już na najmniejszych szans nie mamy. No chodź tutaj, mistrzu. Pojedynczo można brać. No chodź, 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 chodź. Cholera, za szybko się odsunąłem. Okej. Okay. Jak widzicie, mięso zdobywamy ze każdego pokonanego ścierwojada, więc to jest taki exp, który się zwraca. Widzicie, jest bariera, tak jak mówiłem, są te pioruny. Jak zainstalujecie mod Mroczne Tajemnice, to będzie ona czerwona. Taka niesamowita odmiana. Biednie z tym mieczem, biednie, ale okej. Okay. No, jeszcze żeby było gorzej, w Gothicu pierwszym te dłuższe miecze zaczynają się dopiero od jakiegoś tam poziomu siły. W Gothicu dwójce już nawet naprawdę kiepski miecz można było, albo czy zwykły miecz, nie ten na zręczność, a na siłę, który można wykuć, był już długi, był fajny, to w jedynce jest trochę gorzej. Będziemy przez dłuższy czas chodzili z tymi krótkimi mieczami. Też dlatego nie kupiłem zęba kopacza, bo jest on jeszcze krótszy od tego, który posiadam teraz i w ogóle byłaby bieda. Okej.
Okej, to była taka sytuacja, że albo on, albo ja. Okej, kolejna goda. I lecimy po Neka. Nek ma przy sobie amulet, który nas chroni przed obrażeniami z łuków bodajże. Ale i tak go oddajemy człowiekowi o niku zły. Nie jest on jakiś straszliwie zły, po prostu tak się nazywa. Nie wnikam, nigdy nie została podana geneza tego pseudonimu, no ale się tak nazywa. Chcę po prostu ten amulet. Nie interesuje go tak naprawdę życie Neka, a interesuje go ten amulet. Kolejne wyzwanie, kolejny zapis. Do boju, Rangersi. Okej, poszło dobrze. Chyba po prostu muszę bardziej agresywnie atakować. Nie czekać, aż przeciwnik zaatakuje, a wyprzedzić go i zadać pierwszy cios samemu. Okej, grzybki wszystko zbieramy. To wszystko nam regeneruje życie. Na początku nie mamy go dużo, więc łatwo się zrobić właściwie takimi roślinkami, grzybami, wszystkim. Nie mamy Neka. Mamy też wyszczerbiony topór. I wyszczerbiony topór chyba jest na 12 siły, z tego co każę. 7 siły i 13 ataku. Jest trochę lepszy. A ja bardzo lubię topory. O nim już kiedyś wspominałem, więc akurat. Dobrze, wyczyściliśmy już dużo potworów wokół obozu. Ile jesteśmy, jak chcemy z doświadczeniem? 40 doświadczenia, czyli jeden przeciwnik i mamy kolejny poziom. Wszystkie grzyby moje. Jeśli nie będą one się potem przydawały, to przynajmniej je sprzedam. One nie są dużym zyskiem, ale wiecie, po tych możemy ich mieć po 100. Ale nawet jak będą się sprzedawały po 2, to już 200 bryłek rudy jest całkiem niezłą sumą. Czy żeby kupić poty, czy jakiś lepszy miecz. Tam sobie skubię trawę mój poziom. Okej, świetnie. Dobrze, idziemy oddać amulet złemu. Będzie trochę więcej doświadczenia. Kupimy jeszcze... Nie, w następnym odcinku pójdę z Balem. Hej, ty! Chyba cię tu wcześniej nie widziałem. Nic dziwnego. Nic dziwnego. Dopiero co tutaj trafiłem. To lepiej uważaj. Poza murami jest bardzo niebezpiecznie. Tylko w obozie możesz spać spokojnie. Thanks. Idziemy do złego. Mieniamy tutaj będzie szakal. Szakal będzie chciał hajs za obronę. O, tutaj stoi. To się udało. A, nowa twarz. Czego chcesz? Chcę ci zaoferować pomoc. Jesteś tu nowy, a nowi zawsze pakują się w kłopoty. Możesz sobie zaoszczędzić nieprzyjemności, ofiarując mi drobny datek. Nie, dzięki. Marne 10 bryłek rudy. Ktoż to groszczy? Nie potrzebuję ochrony, sam sobie radzę. A jeśli nie zapłacę? Człowieku, nie narażaj się na niepotrzebny stres. Jesteś tu nowy, rozejrzyj się dookoła, zbierz trochę rudy, a jak będziesz miał już dość, zapłać. Tak jest bezpiecznie. Możesz to zrobić teraz albo później. Tylko nie licz na moją pomoc, to... do zobaczenia. Do zobaczenia. Miej oczy szczerze. Jest tak powiedziane, że jak damy im hajs, to oni nam będą chronić, jak będzie coś nie tak, to nam pomogą. I najczęściej jest tak, że i tak nam kopią dupę oni akurat. Zaatakujemy kogoś, damy się z kimś w bójkę i dostajemy w ryj od nich. To jest taka pomoc, wiecie. Te 10 bryłek rudy jest tak, żeby oni nam nie przeszkadzali raczej, niż żeby pomagali. Zły siedzi... Złego minąłem chyba, wiecie? Tak, zły siedzi tam trochę wyżej. Zawsze mam problem ze znalezieniem złego. Wiem, że siedzi któryś z tych... Siedzi dalej. Już, dobra, już chyba wiem. Zły, gdzie ty siedzisz? Zawsze to samo. Skończ tę paplaninę, co? Cholera, no. Tutaj. Nie, skopacz. Dusty.
Cholera, gdzie on siedzi? On siedzi przy którejś z chat właśnie tutaj w pobliżu, ale... Ale błądzę. Bardzo błądzę. I za każdym razem powiem wam, ile razy nie zacznę grać w Gothica 1, co zawsze mam ten sam problem. Gdzie jest zły? Dobra, czujesz go w moczu. Przez tą chatę przejdziemy, coś będzie ciekawego. Ile razy mam wam powtarzać, sukinsyny, żebyście nie przebiegali przez moją chatę? Co cię gryzło? Ugryzło. Co cię ugryzło? Zostaw mnie w spokoju! Mam was wszystkich serdecznie dość! Wszystko zaczęło się, gdy zbudowałem sobie tę chatę! Wszyscy mówili, nie buduj chaty tak blisko rowu! Ale żaden z tych sukinkotów nie powiedział mi, co się może stać, jeśli ją tu jednak wybuduję. Jak wróciłem z kopalni kilka dni temu, miałem dodatkowe drzwi. Banda wieprzy. Nienawidzę ich. Nie wyobrażasz sobie, jak ja ich nienawidzę. No chłopiec... Teraz wszyscy przełażą przez moją chatę jakby nigdy nic. Każdy cholerny dupek. No mało wyobraźni masz, chłopiak. Kurde, zablokowałeś przejście i myślałeś, że co? Dobra, zły. Zły siedzi tam, dokładnie. Już go widzimy, to jest ten tutaj. Siemano. Jesteś tu nowy, co? Nigdy wcześniej cię tu nie widziałem. Jestem zły. Mam pewną robotę dla takiego żółtodzioba jak ty. No dawaj. Masz dla mnie robotę? O co chodzi? Zniknął gdzieś jeden z naszych strażników. Nazywa się Nek. Możliwe, że dał nogę do nowego obozu. Jesteś tu nowy i zaglądasz w każdy kąt. Po prostu miej oczy szeroko otwarte. Jeśli uda ci się go znaleźć, będziesz mógł liczyć na moje poparcie. Postaram się go odnaleźć. Jakbyś spotkał Fletchera, możesz go zapytać o Neka. Fletcher przejął jego rewir po tym całym tajemniczym zniknięciu. Gdzie znajdę Fletchera? Zwykle patroluje teren wokół areny. Fletcher jest niepotrzebny, zresztą on nam dużo nie powie, ale już mamy zresztą amulet Neka. Znalazłem Neka. To świetnie. A masz na to jakieś dowody? Znalazłem przy nim ten amulet. Proszę, oto on. Właśnie o ten amulet mi chodziło. Mądry z ciebie chłopak. Założę się, że kusiło cię, żeby zachować ten amulet dla siebie, co? Spokojnie, dokonałeś mądrego wyboru. Jakby Diego pytał o ciebie, opowiem się za to. Okej. Okay. Dobra, no to do zobaczenia w następnym odcinku, bo tutaj czas antenowy się zakończył. Do usłyszenia, BQ.